Dzień dobry. Wszystko ok? Witam was. To ja. Dominik. Ej, w ogóle przypomniałem sobie, że ja. Znaczy, nie przypomniałem sobie, po prostu miałem taką myśl, żeby po prostu odpalić to zjebane nagrywanie. Ale w ogóle przypomniałem sobie, że tak, ja mówiłem o tym, że będziemy startować w jakichś tam rekrutacjach śmiesznych. I ogólnie powiem wam, czytałem tam wasze komentarze i tak dalej. Da się go ubijać i tak powiedzieliście mi, że jest tutaj wyłączona przewaga levelowa na tych mapach. Czyli prawdopodobnie działa to w ten sposób, że jeśli byśmy walczyli z jakimś graczem, który miałby 270 level, to prawdopodobnie też byśmy padli. Znaczy mielibyśmy taką szansę, żeby paść. Jemu działałyby. Jedyną zaletę, znaczy nie mielibyśmy takiej przewagi właśnie związanej z levelami, jedynie obrażenia czy statystyki, które się zwiększają wraz z levelem. Ale są też właśnie rzeczy ujemne. Tak jak na przykład on nam bije CBK, gdzie nie powinien nam bić CBK i wiecie, i tak dalej. No, utrudnienie i tak dalej. Duże utrudnienie. Znaczy, w sumie i tak w dobie, gdzie. Na zwykłych światach to jest masakra. Na zwykłych światach to jest masakra, ale tutaj to i tak samemu nie ubijecie tego z reguły. Tu będzie już ktoś, więc tak uważam. Dobra, mówiliście, ktoś mi tam wspominał, żebym w ogóle expił tego łowcę. Kurwa, nie chce mi się, szczerze, wyjebane. Dobra, i w ogóle braliśmy udział w tych. Tutaj w ogóle ktoś napisał, że link do profilu i numer gadu-gadu. I kurwa, jakiś Discord zajebany. Nie, nie będę zakładał Discorda, pierdolę, jak mnie nie dodadzą, to wyjebane. Jak mnie dodadzą, to tyle. Drugi. Pamiętam się, tak. Dobra. Do 20? Nie, a to już było. Mordor. W Mordorze mi nikt nie dał. A, bo ktoś mi mówił, że jak się dostanę na Mordor, to coś tam mi da. Także dzięki. Nie pamiętam już kto. Dobra, czy te wyniki są? Obstawiam, że nie. To i tak w każdym bądź razie. Dlaczego ogólnie zacząłem teraz nagrywać? Bo mam wolne. Kurwa, mam wolne od lutego, jak pracuję, to mam wolne. Nie chce mi się tego czytać. Kurwa, dzisiaj będą wyniki. Jak coś, jakbym się dostał. Heretyki tu są. Jakbym się dostał. Wow. Jakbym się dostał, to wam pokażę ogólnie i nagram tam i tak dalej, sobie coś tam pogramy. Jak się nie dostanę, trudno, napiszę kolejne. Albo chuj tam zaraz. Jak się nie dostaniemy dzisiaj, to napiszemy kolejne podania i to nie będzie jakieś tam kurwa, że ja będę de facto czytał ten regulamin. Regulamin dopiero. Kurwa, czy ja jestem pojebanym człowiekiem? Znaczy, mi na tym nie zależy jakoś bardzo, tak? Jakby mi zależało, to jasne. Nie wiem, no wiadomo, jeśli bym grał na jakimś serwerze, to regulamin bym przeczytał, żeby nie było wtopy, ale przed? Nie, wyjebane. Dopiero jak bym dostał zaproszenie, to wtedy bym przeczytał, żeby ogólnie wiedzieć, tam przewagi, czy mogę zabijać, czy mogę nie zabijać, czy mogą mnie zabić, czy nie mogą mnie zabić, czy nie napisać komuś chuj ci w dupę na prywatnym. No tak. Kurwa, tych światów prywatnych jest tyle najebane, że jak się nie dostanę na ten. A ja nie zamierzam się tam, wiecie, kurwa, pisać biologii, biografii. Także jak się nie dostaniemy, to się kurwa gdzie indziej dostaniemy. Jak się gdzie indziej nie dostaniemy, to jeszcze się gdzie indziej dostaniemy, kurwa, dajcie spokój. Kim ty kurwa jesteś? No i dobra. Co wam mogę powiedzieć? A, dlaczego mam wolne dzisiaj? Poszedłem oddać krew. Ogólnie pracuję 7.15, tam od godziny do 17 robię, ale to są na godzinę. Chuj tam, nieważne. Bo żaden ma krew o 7. I tam mówię ogólnie. Dzień dobry, ja tu bym chciał krew oddać. Byłem rok temu. Miałem ogólnie słabe wyniki, bo ogólnie miałem chujową dietę. Byłem wtedy za granicą i wpierdalałem chuj wie co. Podwyższyła mi się ilość białych krwinek i tak dalej, i dzisiaj mi mówią, no niestety miał pan rok temu złe wyniki, to nie będzie mógł pan oddawać. Ja mówię, dobra, spoko.
Mówi, że morfologię mi zrobią i że tam najwyżej za parę dni będą, że poniedziałek już będą wyniki i tam ogólnie będę wiedział, czy mogę oddawać, czy obstawiam, że mogę, tylko po prostu wtedy ogólnie nie czułem się, nie trzymałem diety ogólnie i w sumie niepotrzebnie poszedłem. I tak. I właśnie chodzi mi o to, że myślałem, kurwa, będę musiał iść do pracy. Albo urlop wypisywać. A tu mówi, ale pan odda tą morfologię, czyli oddali mi kurwa fiolkę 50 ml, żeby zrobić ogólnie te badania i tak dalej. I ma pan zwolnienie całodobowe. Ja oczywiście taki miły, grzeczny chłopiec. Ależ dziękuję pani bardzo. Wiecie, kurwa, nie jestem w tym. Jednak taki dzień wolnego czasem się też przydaje. Dobra. Myślę, że jakoś długo nie będę tego nagrywał, bo kurwa, nie mam co robić, to totalnie, no kurwa, co ja mogę zrobić na tym, moje konto się kurwa w tej grze nie rozwija, mam nadal bana na KB, nawet kurwa, o, na Brutalu sobie gram, patrzcie jak sobie gram, pum, na Berufsie, nie chce mi się kurwa grać na tym zjebanym Berufsie, ej, czy ja będę musiał postać usuwać pewnie? Nie wiem. Nie chce mi się na tym Berufsie grać, bo kurwa znowu się wyjebie, znowu nie będzie mi się chciało grać i takie to jest błędne koło. Dobra, wiecie co możemy zrobić? Poszukamy sobie Herosa. Chociaż wiem, że mogę go nie znaleźć, ale jest godzina 9 rano. Nie wydaje mi się, żeby ludzie. O, Paksy ma dębororzec. Ja chcę tego dębororzca ubić. Czy jest? Młody smok jeszcze jest. I więcej nic nie ma. Dobra, chuj, poszukamy sobie obu, pogadamy sobie, więc wydaje mi się, że to nie będzie bardzo złe. Pierwszy raz w jebanym życiu. Kurwa, ma. Gdzie to jest źródło zakorzenienia? No, źródło. Kurwa, klikaj to! A, to my tu jesteśmy. Dobra, w każdym bądź razie chciałbym pierwszy raz w życiu poszukać sobie, pierwszy raz ubić, jeśli by mi się udało. Czy my w ogóle mamy coś takiego jak wykrywacz herosów? Ja pierdolę, tylko tych herosów to się pewnie szuka 2 lata. Ja też nie mam pewności. Dobra, ubijemy tego dendrofila i pójdziemy szukać. Wiecie, ja nigdy nie miałem styczności z tym, bo kurwa nie miałem kiedy. Fajnie, jakby mi ten hełm poleciał. Ej, fajne rzeczy nawet są. Dobra. Więc nie wydaje się to jakimś najgłupszym pomysłem. Tego 2-4-2 mógłbym gdzieś ustawić w jakimś strategicznym miejscu. Czy takie strategiczne miejsce możemy znaleźć? Dobra, wiecie co? Nie, chuj tam. Nie, najwyżej zrobimy długie nagranie. Nie będę się w to bawił. Jak ktoś będzie chciał obejrzeć, ja to sobie zrenderuję. Jest 9:30, ja mam czas o 13:00. Muszę być już na mieście. Z dziewczyną się ustawiłem. I fajnie. I o, ogólnie właśnie dlatego sobie poszedłem. Pogadamy sobie, fajnie będzie. Sobie zaraz kawkę zrobię jakąś. No bo chuj wina się napiję. Wypiję znowu tego wina 12-letniego. Nawet zaraz. Dobra, to my się ustawimy i zaraz przyjdę. Myślę, że tak będzie lepiej, żeby w sumie może nie tracić czasu. Zaraz wracam. Ty, baby. Patrzcie, kota mam nadal. Nie wiem, ładny? Nawet ładny. Kurwa, powiem wam tak. Człowiek ma jeden dzień wolny, a wiecie, jak ten czas spierdala? Tak naprawdę tego dnia to chuja jest wolnego. Jeden dzień. Kiedyś tu się wyda. Kurwo jebana! Dobra, zabiłem Madoka. Jakiś kutas mi tu przyszedł. Ja go nie ubiję, bo ja mam jakieś chujowe. O kurwa, jak typ mi napierdala. Dobra, chuj mu w dupę. Ubiliśmy sobie, doszliśmy na tego Madoka, raz go ubiliśmy. Chuj w to, naprawdę. Kurwa. Chuj w niego. Dobra. Ej, nagrywa się wszystko? Tak. Dobra.
Chuj w następnego. Zaraz ktoś przyjdzie i mi zajebie. Tak. Dobra, jakoś to ogarniemy. Szkoda, że spalił mi się drugi monitor. Ogólnie co wam mogę powiedzieć? Tak, przez ostatni czas wróciła we mnie wena w... Bo mam drugi kanał na YouTubie, gdzie w sumie nagrywam filmy, które nie są jakoś bardzo oglądane. Jest to, które potraktowałem w sumie od... Mam ten kanał od 3 lat. Na nim jest 600 filmów. Poważnie. Subskrypcji mam kurwa 50. To jest kanał, który traktowałem zawsze czysto, żeby po prostu był... Była taka pamiątka na kiedyś, że wiecie, mogę sobie przejść jakąś grę, mogę sobie coś tam pogadać, ale tak naprawdę nie liczę, że to jakoś się, wiecie, będzie miał jakikolwiek poklask czy tak dalej, tylko po prostu chciałem sobie gdzieś to ulokować na przyszłość, tak, żeby sobie kiedyś coś tam odpalić i tak dalej. Po prostu moim zdaniem fajnie to wygląda i chciałem po prostu, żeby to było. Dobra, to się na Altepet mal hoptekan nie respi, nie. Dobra, P2S1 też się... Kurwa, tu się wszędzie respi, tylko ja... jest też w ogóle... Bo jest tutaj jeszcze ta elitka druga, tak? Jest ta druga elitka, która... Na którą nie wejdę. Która nawet nie wiem, który ma level. Chyba na nią nie wejdę. Ona ma chyba 240 level. Tak mi się wydaje. Niestety. 240? Nie, 235. Jeśli bym przeekspił troszeczkę tego naszego wojownika. Może to nie jest taki głupi pomysł nawet, żebyśmy zdobyli jakiś ekwipunek i przeekspili, bo ja tego mogły i tak nie biję, ja się nie będę oszukiwał. Ja tego mogły i tak nie biję. A tak przynajmniej można by było... Może coś porobić. No nie wiem, w każdym bądź razie, wiecie, nie ma czasu, ale jakby na przykład na ten świat jakiś prywatny udało mi się dostać, to moim zdaniem byłoby to jak najbardziej przyjemne. Po coś tam byśmy sobie pograli, coś poświrowali, coś pogadali. Okej, okay, tu jestem, P1S, kurwa, masakra, ja się gubię w tym, chuj. Więc możliwe, że coś przeoczyłem, ale tak, nigdy nie biłem tego Herosa. Młodego smoka też do... Patrzcie, w ogóle, no nie wiem, tak jak patrzyłem... O, jeszcze naszyjnik tutaj jest. Zdobyłem przed chwilą ten. Zdobyłem chwilkę temu unikat z tego dendrofila. Więc spoko. Może zrobimy tak, że... Bo tu już chyba przechodzę wszystkie jaskinie. Tu byłem... Tu się idzie na tego. Dobra, tu nie byłem. Może zrobimy tak, że zrobimy tu rundkę wokół jeszcze tych jaskiń. Wrócimy sobie na tego dendrofila, tepnę się na Altepetl i przejdziemy sobie tak naokoło na resztę map. Ale na przykład, nie wiem, respy tego młodego smoka to są pojebane. Wydaje mi się, że jest ich strasznie dużo po prostu. Ale możemy też to zrobić. Kurwa, raz się tyje. I naprawdę, teraz praktycznie każda elita, każdy... Tytani to kurwa mają po 5 przedmiotów, to jest strasznie dużo i ja, wiecie, nie mam aż takiego praktycznego doświadczenia po tych nowych zmianach. Źródło zakorzeniego, dobra, czyli ogólnie sprawdziliśmy jaskinię, teraz możemy na tego dendrofila iść. Ja nie mam aż takiej praktyki, więc jeśli możecie mi powiedzieć, czy ogólnie od kiedy zmienili ogólnie, że wiecie, tam z wszystkich elit lotają po 5 legend i tak dalej, znaczy po 5 nie, ale z tytanów tak. Czy de facto taka szansa na te legendy się zmieniła względem starych czasów, gdzie były po 3? Kiedyś to nawet było i po 1. Z tytanów. Z Orlicy. Chyba najpierw... Z Orlicy najpierw chyba był naszyjnik. Chyba dodali, tak mi się wydaje. Pierścienia też nie było. Tak, tak, pierwszy był naszyjnik. Więc w ogóle... No gra się rozwija, tak? Jakby nie patrzeć. I czasy się też zmieniają. Ogólnie, kiedyś już poruszałem ten temat, że nawołuję do tego, żebyście krew oddawali, jeśli ktoś się czuje na siłach, jeśli ktoś się czuje zdrowy. Nie będę na ten temat pierdolił, to uważam, że jest to dosyć fajna opcja, bo możecie komuś pomóc. Macie z tego bardzo dużo profitu, tak naprawdę nie ma co się oszukiwać. Tyle. O czym ja mogę pierdolić, kurwa, do was przez jakieś 20 minut? To jest pytanie. Czasem mam tak, że te tematy napływają. Powiedzmy, jak nie nagrywam parę miesięcy, to ja mogę gadać. Z reguły to i tak mi zarzucicie, że gadam o tym samym.
Bardzo często się powtarzam. Ale i tak, no nie wiem, ja jestem człowiekiem, że na przykład jeśli. No, no, na przykład w tej sytuacji, kiedy ja nagrywam, no i w ogóle jeśli mnie oglądacie, no to z reguły po to, żeby po prostu mnie posłuchać, jak coś tam pierdolę, więc to w sumie wychodzę z taką inicjatywą, że trzeba cały czas pierdolić. Po prostu. A ja lubię gadać. Nie będę kłamał. No właśnie. Ciekawe, czy właśnie przewaga, czy, bo nie wiem, to nie jest napisane, że jest przewaga wyłączona, tak? Czy jeśli wiecie, to czy na przykład z tego 2, 3, 5 jest przewaga ogólnie? Czy wiecie, nie będzie tak, że ja wbiję sobie plus 13 leveli, a on będzie mi napierdalał jak równy z równym, tak? Bo to będzie trochę przejebane, nie powiem. Śmierdzącego uwalniamy mu. Ale od kiedy właśnie zmieniłem te umiejętności, no, moje szanse na walce wzrosły, nie będę kłamał. Tylko wiecie, ja też nie miałem bardzo dużo sposobności, żeby się przyzwyczaić do tych nowych umiejętności, bo po prostu w tą grę za często nie grałem. Chociaż, no zależy. Coś tam grałem, więc... O kurwa, o kurde, heroik nawet zdobyłem. Patrzcie, patrzcie, możemy sobie nawet zrobić tak, equip, gościu, zdrętwiałe stopy, nie? Patrzcie i sobie robimy tak, Margonem Unia nasze zdobycze i sobie patrzcie, robimy tak. W ogóle usunęli temat do naszych zdjęć, bo ja tam lubiłem zdjęcia powpierdalać swoje i się pośmiać. Aha, cywilni, dobra, debilek. I ten debilek to na 3-2-5 bije. A jaki on ma eku? Sterkuje kurwa ludzi. Jak on ma 2-7-1? A co wariat? Tylko on ma legi kurwa od góry do dołu, no to się nie ma co dziwić. O kurde. Dobra, chodźmy w dupę. Jebać go. Ej! Właśnie! Ja kupiłem legendę i zapomniałem wam powiedzieć o tym. Kupiłem legendę, bo pamiętacie, jak mówiłem, że ten naszyjnik był za 800M? To kupiłem go za 600. I jeśli zapytacie mnie, Dominik, dlaczego kupiłeś ten naszyjnik? Nie chuja, nie wiem. Po prostu go kupiłem i tyle. Możemy sobie go założyć. Zobaczymy, jakie ma statystyki i tak dalej. Bo czemu by nie kupić? Jest. I sobie go właśnie w tej chwili założymy. Esa daje mniej. Krytyk, kurwa. O. Tak. Odporności nie daje. Siła krytyka magicznego daje więcej. Wszystkie cechy mniej. Intelektu daje bardzo dużo, czyli będę bardzo mądrym człowiekiem. Uniku daje tyle samo, tylko że to na najwyższy level. Przywracanie turowe mniej. Życie, czyli to samo. Wiecie, chodzi o ilość punktów dodanych w przedmiocie. Wydaje się podobny, opcjonalny. Chuj wie. Małe sadaje. No ale cóż. O, nie wiem, w ogóle właśnie kiedyś były jeszcze nawet takie czasy, że Tep respił się na Madokach. Teraz na Madokach jest wapor, czy cokolwiek respi się na Madokach? Nie, on się respi korytarze, katakumby. On się respi tylko na katakumbach. A nie, na machotekach też. No dobra. A dęborożec jest wapor. Czyli na Madokach mglisty las. On się respi też na tych... Aha, no dobra. No w sumie, wiecie... Nigdy TP Jolt nie pasował mi jakby do, wiecie, do krajobrazu Madoków. Nie wiem, co miał kurwa wspólnego. Do Machopteków oczywiście. Kiedyś na trochu nie pamiętam, że biłem sobie tego skurwysyna, jak on się nazywał. Tego Tytana. Tutaj. A właśnie, co do kolosów. Czy wprowadzili jakieś kolosy w ogóle na wyższy level? Ja kurwa nie wiem. Po prostu kurwa nie wiem. Po prostu nie wiem. Ludzie. Kolosi. 252. O. 279. To widziałem. No. Na tropiciela ma klątwę.
Ciekawie. Fajnie, przynajmniej coś będzie. Powiem wam tak, luki ogólnie, większość luk jest zapełnionych. Jednakże uważam, że nie do końca. Nie, bardzo się ta gra zmieniła, bardzo się rozbudowała. Uważam, że jednak jeszcze można by było dodać troszeczkę rzeczy, takich jak ekspowiska, jakieś na mniejsze levele. Uważam, że jest zapotrzebowanie. Że są przydziały levelowe. Na te wyższe dodali, oczywiście. Jednak uważam, że mało respów ma na mapach. Patrzcie, ma 3 respy, tu ma 1, 2 respy. Strasznie mało. W każdym bądź razie. Nigdy w życiu właśnie nie miałem okazji poekspić na tym ekspowisku. Zawsze ominąłem to w ten sposób, że no, grając na Destiny kiedyś, no, questy dzienne. Grając na Tarchunie otarłem się co najwyżej o. Otarłem się co najwyżej o katakumby. Na Destiny nie otarłem się o nie. Ręgiel zabłąkanych? Tak. Czyli już troszeczkę możemy sobie zapoznać, jak wygląda te tereny, jak wyglądają. 265 poziom. Aha, to tutaj jest ta E2. Czyli. Dobra, naprawdę. Jeśli możecie mi odpowiedzieć, jeśli wiecie, to powiedzcie mi proszę, czy ten 235 E2, on ma przewagę levelową, czy normalnie, jeśli będę go bił plus 13, on mi nie pierdolnie CBK. O to mi chodzi, bo jeśli przewaga levelowa jest wyłączona, to równie dobrze mogę teraz sobie iść na tym wojowniku. No, a to jest dosyć istotna kwestia, moim zdaniem. Ręgiel zabłąkanych tutaj. To jest dosyć istotna kwestia. Więc jeśli możecie mi pomóc, to byłbym wdzięczny. Jeśli możecie mi ogólnie jakiekolwiek rzeczy doradzić, co do grania na takim wyższym levelu, no bo, tak jak mówię, dużo rzeczy nie wiem. Dużo rzeczy mi ominęło. Także byłbym wdzięczny. Bardzo. I dobra. Wąwóz. Wywóz. Wywóz ten. O, tu się respi. Tak? Kurwa, mać, jaka ta mapa jest pojebana. A czy nieprzejrzysta? Ja bym wolał, żeby one nie były scalone. A w tych grotach się też respi? Krzaczasta grota. Krzaczastej grocie się respi. Czekaj, czy tu jakiś skurwysyn biegł? A, ale on se respi. Expi. Nie wiem, przywita się może czy coś. Chociaż. Albo mi powie, ej, nie szukaj, bo ja ubiłem. I chuj ci w dupę. W życiu nie byłem w tej krzaczastej grocie nawet. Ja pierdolę, gdzie jestem? Kurwa, tu się idzie tak zgubić, ale właśnie. Wiecie, fajne ogólnie w tych ekspowiskach na wyższe level jest, no kiedyś musieliście napierdalać te questy dzienne, denary leciały. No kurwa, ja na Tarchunie mam od chuja denarów, bo napierdalałem po 5 questów dziennych, dziennie. To było męczące, ale fajne ogólnie w takim ekspowisku jest to, że ty zdobywasz te pieniądze. Patrzcie, taki jeden przedmiot jest warty 180. 180k tak naprawdę, co nie? Jakaś tam broń jest 300, więc tu nic sprzedajesz kurwa po 250, co nie? Więc fajne jest to, że naprawdę można zarobić, szczególnie na zwykłym świecie, bo na prywatnym wiecie, nie będziecie sobie expić i zaraz tak naprawdę wbijecie ten level. Na zwykłym świecie będziecie robić to, no wiadomo, mniej wam przedmiotów dropnie, bo macie mniejszą szansę, ale naprawdę expiąc na zwykłym świecie po takim ekspowisku, gdzie ty masz od machu pteków do właśnie katakumb, a właśnie jeszcze, znaczy to, tak naprawdę dużo to nie zmienia. Teraz jest po prostu łatwiej. Bo kiedyś miałeś tak, że były te machopteki. Na machoptekach ekspiłeś do 255 do 260 nawet. A na katakumby mogłeś powoli iść. Tylko właśnie pytanie, czy na tych katakumbach dawałeś radę, a teraz masz przejściowo to i masz te wariaty. A tu nie ma elitek, tu są zwykłe potwory. I masz te duchy. Te wiedźmy i tak dalej. Więc tak naprawdę to jest ułatwienie, to nie jest nic, co drastycznie zmienia, to jest opcjonalny wybór. Rzecz, która moim zdaniem aż dwa ekspowiska nie były to potrzebne.
Ale dodanie właśnie dwójki. Jakoś tam. Kurwa mać. Gdzie jestem, ludzie? Korytarz. Nie, P2 S3. Tu się nie respi. Tu się kurwa nie respi. A tu chuj, bije pierwszy raz i legenda. Sala boczna. A tu jest. O kurwa. Dobra. Jestem geodetą z zawodu. Także jakąś tam zdolność topograficzną posiadam. Myślę, że już młodego smoka nie będziemy nakurwiać, bo nie damy rady po prostu. Ja myślę, że prawdopodobnie to się skończy tak, że tego dęborożca nie będzie. Bo gramy na jebanej Unii, gdzie gra kurwa milion osób, naprawdę. Gdzie gra miliony, gdzie gra kurwa tyle osób, masakra. No cóż, Destiny się rozpadło niestety. Jakbym został zarządcą, to bym kurwa nie doprowadził do tego. Prosta. Prosta sprawa. Ale że mnie kurwa nie lubią, że mam bana na KB. A kto inny by się nadawał lepiej na takie stanowisko? Jak ja. Jak kurwa tam bym własne mocarstwo wprowadził ludzie. Wiecie, co jest najgorsze w tych e-papierosach? Bo ogólnie tak, nie palę papierosów od 1,5 miesiąca. Co mi się najbardziej podoba? Co mi się podoba, co mi się nie podoba? W sumie, jeśli chcecie poznać moją opinię. Po pierwsze, w życiu nie spodziewałbym się, że zacznę palić e-papierosy. Po drugie, kojarzyło mi się to właśnie z takimi gimbami i tak dalej, co nie? Wiadomo. Wychodzi tanio. Kupujesz sobie liquid nawet za 5-7 zł. Nawet za tyle możesz kupić. I go kurwa palisz, czy to 12, czy 18, nawet jak byłeś nałogowym palaczem, no to jest kurwa większa chemia. Próba Majkosa, wiecie? Próba Majkosa też. Ajkos jest spoko. A to zaraz. To jest większa chemia, tak? Wiecie, macie takie rzeczy eksploatacyjne jak grzałka, jak sam papieros, to również jest jakiś tam koszt, ale ogólnie w przeliczeniu na to, jakbyście mieli sobie palić, załóżmy, paczkę jebanych Marbolasów za 16,70, a palić sobie tego e-papierosa za kurwa, kup sobie nawet dobry liquid albo sobie rozrabiaj, to ty kurwa palisz za złotówkę dziennie nawet. A jest różnica. Palić za złotówkę dziennie, czy 2 złote dziennie, czy za 17 złotych. To jest kurwa taka różnica. No nie oszukujmy się. Kiedyś były ogólnie takie czasy. Nawet ogólnie patrząc na jakieś tam stare filmy, właśnie grałem w Mafię Trójkę ostatnią, to kurwa, postacie cały czas. Lata 68, kurwa, cały czas szluk, cały czas szluk. Nawet w Polsce kiedyś paczka papierosów kosztowała 5 złotych. Teraz kurwa paczka papierosów kosztuje chuj wie ile kurwa, 17 zł. W krajach, no to są narzucone ogólnie, wiecie, akcyzy, no alkohol w sumie też to wchodzi, ale nie w takim stopniu. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze Unii się to nie podoba, po drugie, wiecie też, ja nie jestem jakimś kurwa specjalistą od polityki, także nie będę się wymądrzał jakoś bardzo, co nie? Dolina Chmur. O, do Doliny Chmur można tu przejść. O, proszę. Aha, chyba można z Doliny Chmur przejść. Jest trochę inaczej. No dobra, tego raz panie sprawdzimy. No więc jest różnica, tak? Wychodzi taniej. Do tego da się przyzwyczaić. Ogólnie dużo większa mobilność jest. Bo nie musisz wychodzić, tak? To też nie jest to samo, nie ma co się oszukiwać. Ale też jaka jest zaleta, z tego po prostu nie śmierdzi, tak jak jakieś palić normalnego papierosa. I tak jak ja ogólnie nie zwracałem na to uwagi, no to zacząłem zwracać dopiero kiedy przestałem palić i zobaczyłem, że ktoś w moim otoczeniu pali, to jednak, wiecie, węch człowieka jest bardzo złudny i przyzwyczaja się do wielu zapachów, na które nie zwracacie zresztą uwagi. Paliłem tego Ajkosa, kolega sobie wziął. Tylko wiecie, to wygląda w ten sposób, że możecie sobie wziąć go na test na tydzień. Podpisujesz tam jakieś tam papierki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dostajesz go. Możesz sobie go testować, możesz zobaczyć, jak ci leży. Fajna opcja, bo to jest w sumie rozpromowanie. Ogólnie wymyślili to ci sami od Marulasów. Więc jakby nie patrzeć, sami sobie robią konkurencję, tak?
Usuwa to substancje smoliste, są wkłady, które mają. No, jeden wkład jest rozmiaru pół papierosa. No ja wam pokażę. Albo nie, nie będę, bo nie będę promował, tak. Nie, myślę, że nie będę takich rzeczy robił. Jeden wkład jest rozmiaru pół papierosa. I tak. Tylko pomyślcie sobie, pół papierosa, a pół to jest filtr. Pół to jest kurwa filtr, czyli 1/4 normalnego tytoniu. No dobra. Normalnego papierosa nie odpalicie. I dobra, działa to w ten sposób. Ja też nie jestem specjalistą, także ja to jest z perspektywy takiego laika. Do zapachu można się przyzwyczaić, nie jest drażniący, jest czymś innym. Jak od kolegi zapaliłem tego IQOS-a i miałem przy okazji to i normalne i tak dalej, to wolałem właśnie, bo zobaczyłem, że to jest czysty, po prostu czysta nikotyna, tak? Co wpłynęło. Jednak do smaku i tak dalej trzeba było się by przyzwyczaić. Myślę, że jest to kurwa mać kwestia. Że jest to kwestia przyzwyczajenia. Nigdy w życiu tu nie byłem na tej mapie. Pierwszy raz w życiu jestem na tej mapie. Że jest to kwestia przyzwyczajenia, tak? Jest fajny. Moim zdaniem jest fajny. Tylko właśnie w przeliczeniu, pomyślcie sobie, macie bardzo dużo bonusów na te wkłady. Tylko tak jak mówię, 14 zł płacicie za 20 wkładów, czyli jak normalna paczka powiedzmy Chesterfieldów czy innych papierosów, czyli większość ogólnie kosztuje 14 zł, ma Boasy kosztuje 16,70, LM kosztuje 15,20, kurwa ty, 4 lat palenia, 4 lata palenia, także takie rzeczy się zna. Duszki. Także takie rzeczy się zna. Tylko właśnie, 14 zł i macie połowę nikotyny, a nawet i troszkę mniej, takiej, jaką mielibyście w normalnym papierosie. Jest to zdrowsze, bo usuwa, tak mi się wydaje, to nie wiem, nie opieram się jakimiś badaniami naukowymi i tak dalej, po prostu tego nie wiem. Czyli go nie ma. Czego skurwysyna nie ma? Chuj, idziemy kurwa młodego smoka szukać. Pierdolę to. Nie ma go, kurwa. Ej, dobra, a gdzie ja tu mogę przejść? Dolina Pustych Kręgów i Piachy z. Fajnie. Dobra, idziemy młodego smoka szukać. W pizdzie to mam. Dobra, wiecie co? Chuj tam, włączę nagrywanie najwyżej. To i tak może trwać. Plan jest taki, jest godzina 10, ja idę niedługo się ogarniać powoli. O 11 jadę sobie do wujka mojego, który ma mi kurwa gry pożyczyć na PS4, bo jestem jebanym Żydem i kurwa nie chce mi się kupować. Oczywiście. Pewnie po 11. Potem polecę na chwilę do galerii. Coś tam ogarnę i tak dalej, o 13 na dziewczynę czekam, więc jak na razie możemy sobie jeszcze ten. Renderuję cały czas, tak jak mówiłem, dobra, a o tych hajkosach, czy wyczerpałem temat? Wydaje mi się, że wyczerpałem, ogólnie uważam, że jest to fa. A, dobra, nie wyczerpałem jednak tematu. Kurwa. Laguje tak, że ja pierdolę. A, bo mieliśmy. Dobra, zaraz wrócimy. Dobra, jestem z powrotem. Dobra. Jesteśmy, kurwa. Skały umarłych. Po tej stronie się jeszcze nie respi. Wracając do tych IQOS-ów, tak, sprawdziłem na początku pewną rzecz. Dobra, to jest tak, że ci podgrzewa ten tytoń, nie ma substancji smolistych ponoć, czy je usuwa, nie mam pojęcia. Konserwacja wkładów, ogólnie wszystko i tak dalej, to można kupić za 130 zł, tam chyba 120, 110 zapłacisz, jak tam ogólnie będzie spolcony i tak dalej. Subę na promocję, ze względu na to, że to jest nowy produkt i tak dalej, jeśli by mi kolega polecił, czy coś takiego, okej. Masz jakieś tam etui, które ładujesz. Złote szczyty. Masz tam etui, które ładujesz. Masz etui, które ładujesz i masz tego jebanego pencil case'a, kurwa, wiecie, penisa jebanego, który. O kurwa. Dobra, tych jaskiń nie ma dużo. Więc i tak to przez to przejdziemy. Te ekspowisko jest. Nie, także jak mówiłem, że te katakumby to jest ostatni ten, bo tam są dwa. Wydaje mi się, że tutaj można. Bo właśnie, jeszcze to jest ekspowisko. Tam, czyli trzy ekspowiska zostały dodane. Ja na tym też nie byłem. Tutaj możecie poekspić gdzieś do 200, myślę. 87, myślę, że pociśniecie. Co było dosyć upośledzone. Kiedyś tak naprawdę na Madokach się ekspiło, Machopteków nie było. Ja tych czasów nie pamiętam nawet. Także wiecie, to się troszeczkę pozmieniały. Te sprawy, że tak powiem.
Trochę się to pozmieniało. Dobra, wracając do tego ekosa, to się podgrzewa. I chciałem sprawdzić, czy ogólnie, jeśli to już jest rozgrzane i tak dalej, to jest wypalone, to widać tylko w środku, że to jest rozgrzane i tak dalej. Z zewnątrz widać, jakby to była czy normalna nikotyna. I czy można to nadal zapalić jak normalnego papierosa? Nie. Oczywiście, że nie. Na cebulę nie polecę. Okej, czyli tak tutaj. Ja pierdolę, tutaj są jakieś wertepy jebane. Więc nie. Właśnie, jak miałem powiedzieć o swoim kanale na tamtym na YouTubie. Wiecie co? Zamówiłem sobie na Wishu w chuj rzeczy. Ostatnio zrobiłem zamówienie 120 zł, wcześniej zrobiłem 110 zł. Ja nawet za jakąś godzinę idę sprawdzić pocztę, czy mi nie przyszedł dysk, kurwa, który powinien mi przyjść. Zamówiłem sobie za 40 zł. Aha, dobra, źle poszedłem. Znaczy, mogę tak iść, ale chuj. Skurwa mać, ja pierdolę. Zamówiłem sobie za 40 zł. Kurwa, w ogóle za 40 zł dysk 2 terabajty? Coś takiego. I wyszło mi łącznie, że jeśli bym wszystko tam ogarnął i tak dalej, to wycisnąłbym ze swoich dwóch komputerów. Tutaj mam kompa. Jak wróciłem w ogóle rok temu na tydzień na urlop do Polski, mówię sobie, kurwa, bogaty chłopak jestem. Cztery koła, kurwa, laptop. Z którego nie używałem praktycznie rok. Teraz go jedynie używam tylko do renderingu, a tak naprawdę korzystam z PC, bo jest po prostu mi wygodniej. Bardziej. Po prostu mi to podchodzi, tam jest mały ekran. Po prostu mi to nie leży jakoś bardzo. Wiecie. I tak. Liczyłem sobie, że jakbym zapełnił 3,5 TB, to ja mógłbym zasponsorować wam 69 dni oglądania jebanych kurwa materiałów Full HD. Masakra! Jeśli dobrze to skompresować i tak dalej, upchnąć, to można kurwa 69 kurwa dni oglądać na 3,5 TB. Kiedyś pamiętam te czasy, że kupiłem 80 giga i to było dla mnie takie wow! Wow! Po prostu takie wow! Wiecie. Teraz 80 giga to ci kurwa jedna gra nawet nie wejdzie. Bo gry zajmują niektóre po 150, teraz nie wiem, ten Redemption, co miał wyjść, to na PC, bo jego na PC nie było, to ma zajmować chyba 150. Dużo, co? No, sieć pasie ma. Jak to mówię? Dobra, czy mi go wykryje? Wykryłoby go, także go nie ma. Obstawiam, że wszystko tutaj, co będę robił, to będzie czas stracony, bo ja tego nie znajdę. No, ale trudno. Niestety. Tak to się żyje. Przynajmniej mogę z wami porozmawiać, mogę coś tam poopowiadać śmiesznego. Może ktoś tam się ucieszy, nawet jak to ogląda. Jak tam chcecie ogólnie, to piszcie komentarze. Śmiało. I po prostu robię ten drugi kanał dla siebie, coś tam nagrywam. Mam rzeczy archiwalne sprzed 2 lat, także ja mam dużo rzeczy do renderingu. Teraz on mi zapierdala i renderuje Ryzena trójkę. Tam Ryzena. Gdzie ja kurwa jestem? Co to się nazywa? Pustynia Shakahala. Za. O kurwa. Raz jak przypadkiem szedłem sobie nawet na tego, czy tam dwa, trzy razy w życiu smoka ubiłem. Także mogę wam powiedzieć. Trzy razy tego herosa pięknego kolegę, jaskinia odwagi, jaskinia burzowej burzy, jaskinia szczęk, sępiarnia, namiot, w namiotach się nie respi, sępiarnia, skały umarłych, masakra, wiecie, to jest ogólnie kwestia praktyki i pewnie kiedyś, jeśli by mi się bardzo chciało, to bym to ogarnął i te wszystkie respy znałbym na pamięć. Więc to jest kwestia, wiecie, praktyki po prostu, tak? Osobiście nigdy nie lubiłem jakoś bardzo szukać herosów. Nigdy nie lubiłem. To nigdy nie było pewne, bo możesz ty sobie kurwa szukać 4 miesiące herosa, przyjdzie ci jakiś ziomek, który sobie. O! Idę sobie kurwa na 280-2! Wypierdalać tego smoka i malegę kurwa za pierwszym biciem. Losowość. Przynajmniej stojąc na E2 masz cały czas kontrolę nad tą E2, a czy inaczej.
Możesz mieć tą kontrolę nad dwójką. Zależy jak to oczywiście wyniknie. Ale ogólnie sam pomysł, sam design tego młodego smoka wydaje się fajny. Wydaje się fajny. Fajnie by było, jakbym go też znalazł. Nawet nie mam pojęcia, ile on się może respić. Niestety. Wiecie, są przedziały levelowe nawet na światach prywatnych, gdzie możecie szukać jednocześnie 4-5 herosów chyba. Tak to jest. Znaczy szukać. Na mniej więcej 114 levelu jest chyba tak, że możecie bić. Opka możecie, tak? Kościej ma 7-4. Możecie kościeja bić. 113. Zły przewodnik. 113 jakbyście mieli. To macie, patrzcie tak. Kurwa, patrzcie na to. Bijecie słońce. Dobra. Jurta. Czekajcie chwilę, bo ja tu muszę zbuferować wszystkie informacje, które do mnie dochodzą. Jaskinia Smoczej Pasz. Aha, czyli to mi podświetla. Zajebiście, dziękujemy bardzo. Ta mapa jest bardzo fajna, bo mi podświetla. Na 113 levelu macie złego przewodnika. Na świecie prywatnym, tak? Macie złego przewodnika, macie kościeja, macie opętanego paladyna, macie kochankę nocy. Dobra, ty herosy ubijecie. Macie tego tam perskiego księcia, tak? Chyba perskiego księcia możecie bić, czy tego no, czy tam pozmieniali jakoś, także nie wiem. I możecie bacę jeszcze bić. Macie kurwa 5 herosów. Macie 5 herosów. No wiadomo, tamte w grupie, tak? Ale w każdym razie możecie. Smocza paszcza, smocza paszcza. Ja pierdolę. Ja się zastanawiam, czy dużo osób jest na tyle zdesperowanych, żeby to szukać. Zawsze mi się złodzieja fajnie szukało, wiecie co? Bo to było... nawet kiedyś właśnie były jeszcze takie czasy, że herosa wykrywało ci, od razu wchodziłeś na mapkę i od razu miałeś tego herosa, tak? Tak jak kiedyś Baca respił się na jaskini, drugiej jaskini i dwóch mapkach, to przechodziłeś kurwa mapkę i od razu wiedziałeś coś takiego. Z złodziejem było o tyle fajnie, że ja sobie pomyślałem, okej, okay, funkcjonuje coś takiego w Margonym, że wchodzisz na mapkę i od razu masz. Dobra, to ja będę szukać coś nie mainstreamowego, czyli właśnie tego zajebanego złodzieja, gdzie wchodzisz na mapkę, mapka jest na tyle mała, wykryje ci tego herosa de facto, ale ci to jakoś bardzo nie pomoże. I właśnie pamiętam, że szukałem tego złodzieja, chciałem legal otnąć, doszło do kaptura, na Tarkunie. I... Ale zawsze mi ją wspominam. Przynajmniej to. No kiedyś właśnie tak było, wchodziłeś na mapkę, od razu wiedziałeś. Tak jak z herosami eventowymi zresztą jest. Nie wiem, czy to zmienili, ale wydaje mi się, że nie. Wchodzisz na mapkę i wiesz o tym, że heros eventowy na mapie właśnie jest. Obstawiam, że pewnie skończymy na tym 2.8.0 i chuj mi z tego wyjdzie. Liczą się chęci, jak to mówią, co nie? Wkurwiające jest to szukanie herosa. Kurwa, ty nie wiesz, czy coś osiągniesz i tak dalej. Ktoś cię zawoła, kurwa, ubijecie w 10. Macie... Poza tym, jaką ja mam szansę, nawet jeśli go... Wiecie, to jest po pierwsze. Ja go mogę sobie znaleźć. Spoko. Ja go sobie mogę znaleźć, ale pytanie, czy ja z niego coś zdobędę? Kurwa, prawdopodobnie to ja zdobędę jebaną nikat. Ja w ogóle nawet nie wiem, jak to działa. Czy tam... Czy z niego są jak kolce z pająka? O, właśnie, może na pająka sobie pójdziemy. Tym 2-4-2. A to już oczywiście nie będę tego materiału kurwa robił 2 godziny. Bez przesady. Bez przesady. To by trzeba było się kiedyś umówić kurwa z wami i posiedzieć i pograć. Ale w każdym bądź razie czekam ogólnie cały czas na wyniki tych rekrutacji. I w jednej pewnie już jestem spalony, bo nie chce mi się podawać linku i tak dalej. No to wyjebane naprawdę. No to zawsze jest druga. Więc jakby się udało. Fajnie, nie uda się. Też fajnie. Wkurwia mnie już to szukanie, naprawdę. Chciałem go po prostu znaleźć, ubić, albo kurwa mać. Ja pierdolę, się gubię w tych mapach, kurwa. Jestem jak takie dziecko we mgle. Zdziwiłem się ogólnie, jak ostatnio wrzuciłem film, że tam było ze 200 wyświetleń i tak dalej, zawsze miło i tak dalej, bo że po takim czasie jak nie nagrywam i tak dalej, że jednak są jeszcze ludzie, co lubią czasem posłuchać, może jak opowiadam jakieś rzeczy, może po prostu, nie wiem, odpalili, wyłączyli, nie mam pojęcia, nie sprawdzałem aż tak bardzo statystyk.
Także się nie wypowiem. Ale miło. Kurwa mać! Kurwa. Kurwa. Ja nie wiem, czy ja mam flasha niezaktualizowanego, czy co tu się dzieje, ale dobra, dużo tych map już nie zostało. Została ostatnia mapa i świątynia. I świątynia została. Także ja już obstawiam, że chuj z tego będzie. Dużo bardziej wolę tego Neborożca zobaczyć tak naprawdę, jak on wygląda, może byśmy coś zdobyli i tak dalej. Wiecie, to jest zawsze taka nadzieja. O, wczoraj grałem sobie w zdrabki. Z kolego sobie gramy, ja mu tam wisiałem 10 zł, bo kurwa nie mogłem kartą płacić w jednym sklepie, nie miałem gotówki. Benzynę sobie kupiłem. A, dobra, muszę sobie zapalniczkę benzynową naładować. Wiecie, tam zawsze po prostu ładnie dla mnie wygląda i mi się podoba, tak? I tak. I kolega mówi, dobra, no to nie oddawaj mi tych 10 zł, tylko kup mi dwie zdrabki za piątkę. On sobie zdrapuje nic. Ja zdrapuję 20 zł. Za 2 zł 20 zł. Ja mam bardzo takie szczęście po prostu. Wiadomo, debil ma szczęście, tak? Co tu się można oszukiwać? Ale lubię sobie po prostu raz na jakiś czas, może dzisiaj nawet sobie kupię za dwójkę i wiecie, zawsze możecie coś tam trafić. W życiu chyba więcej jak 50 zł nie wygrałem. Kurwa, jak to się nazywa? Namiot błogosławionych. Kurwa, tu nie respi. Jaskinia Sępa. A, jaskinia Sępa. O kurwa. Boże, ruszaj się, kurwa, czemu ta gra jest? Ja się w skrzynkę wpierdalam chyba. Kurwa, mnie optymalizacja, nie wiem czy ja... No bo to nie jest raczej przeciążenie komputera grą, która kurwa nawet nie wymaga od ciebie niczego. To jest kurwa gra na zjebanej przeglądarce, ona jest kurwa, nie wiem, wymagająca jak Minecraft. Piździe mam tego smoka, jak go znajdę, to go kurwa znajdę, jak nie, to nie. Zaraz wrócę. I kurwa dochodzimy do ostatniego respa, który jest praktycznie przy 2802, która nie ma przewagi levelowej, którą możemy upijać w normalny sposób. Ech. Nie wiem, pink mi skacze, czy chuj jest. I uwaga, lag. Uwaga, nie ma złotego smoka. Głodnego smoka, kurwa, wczoraj byłem w Chińczyku, który się nazywa Głodny Smok. Głodny smok, a ja byłem, kurwa... Nie głodny. Głodny byłem, ale kurwa, nie smok. Jest jakiś skurwysyn jeszcze, pierdolę tą grę, kurwa, nie gramy w tą grę. Dziękuję wam, może dostaliśmy się na świat prywatny, jednak jeszcze się nie dostaliśmy. Także dziękuję wam, miłego dnia. Super.